Kochana moja rodzino, ja miałam nie mówić, ale dzisiaj za 15:10 napisałam SMS-a do Artura, że chcę coś powiedzieć. Zacznę tak. Gdy milczałam, schły kości moje, ale wyznałam moją winę Bogu i chcę wyznać mojemu Kościołowi. To było 3 tygodnie temu, a może 2,5. W środę na modlitwie wstawienniczej Agatka zapytała się, kto jest liderem w tym kościele. Podniosłam rękę i zaraz potem powiedziała, chcę, żebyście się tutaj wszyscy modlili na głos. I zaczęła się modlitwa, a w moim sercu zaczęła się panika. I ja wiedziałam coś, czego nie widać i co lekceważyłam, tak jak powiedziała Asia. Nie lekceważcie tego, czego nie widać. Wydawało mi się, że nie widać, ale na pewno co bardziej doświadczeni widzieli. Po prostu zaniedbałam moją relację ze Słowem. Mam taką Biblię, rozpada się, ma bardzo dużo podkreśleń i tak dalej. I ja byłam dumna z tej Biblii, a ona jest świadectwem czasów przeszłych. A to, co minęło, tego już nie ma. Po prostu. I zaczęłam budować sobie na namaszczeniu, a nie na codziennym przebywaniu z Bogiem. I na tej modlitwie po prostu poczułam się jak Ananiasz i Safira. Ja byłam w stanie chyba zejść na serce tutaj. Wiecie dlaczego? Bo od razu dojechało mi to po prostu oskarżenie, tak? I trwała modlitwa. Ludzie wychodzili, modlili się z ogniem. I w pewnym momencie, jak ja po prostu cały czas myślałam, ja muszę to wyznać, ja muszę to wyznać. Agatka wyszła i powiedziała, możesz się modlić też o siebie, ale nie byłam w stanie w ogóle postawić kroku do przodu. I zaraz potem wyszedł Michał i modlił się Duchu Święty, Duchu Pokuty. I wiecie, to mnie jeszcze bardziej przygniatało. I skończyła się modlitwa. Podeszłam do Agaty i powiedziałam jej to. Powiedziałam jej, że chodzę z Bogiem od 19 lat. I zaczęłam opierać się na tym, co było. Zaczęłam opierać się na tym, że ja znam Boże Słowo. I nie dopuszczałam do siebie nowego. Po prostu. Jak otwierałam tą Biblię, patrzę, to podkreślone, to już było. Już mam to objawienie. W ogóle widziałam tego grzyba w tym lesie tutaj właśnie. Nie? Nie szukałam Boga. I wiecie co? I byłam jak faryzeusz. Czytam sobie teraz Ewangelię Mateusza. I on tam powiedział, Jezus tam powiedział do swoich uczniów, róbcie to, co mówią, ale nie naśladujcie ich. I ja potrafiłam mówić ludziom, żeby czytali Boże Słowo, żeby spędzali czas z Bogiem. A sama tego nie robiłam. Byłam jak faryzeusz. Dzisiaj rano czytałam o pannach. 5 było mądrych. A 5 głupich. I momentalnie zobaczyłam, że zmieniłam się z tą głupią pannę. I Artur któregoś dnia napisał, szukaj Boga, bo zgłupiejesz. Więc chcę wam powiedzieć, że zaczęłam szukać Boga i wymieniam swoją starą Biblię, żeby się nie opierać na tym, co stare. Amen. Amen.